Teraz nadszedł ten moment, kiedy chcielibyśmy zaprosić naszych wspaniałych gości do zabrania głosu. Szanowni Państwo, drodzy rodzice, cieszę się bardzo, że możemy wspólnie świętować Dzień Wielkiego Pedagoga Pedagogiki Specjalnej Pani Barbary Żyrowskiej. Państwa, na tę okazję i na tę okoliczność Pan Starosta i Zarząd Powiatu zgromadził Państwa list, który pozwolę sobie tutaj przytoczyć. Dyrekcja i Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Żyrowskiej w Tomaszu Mazowieckim. W imieniu władz samorządowych powiatu tomaszowskiego składam najserdeczniejsze życzenia i podziękowania dla dyrekcji i całej społeczności szkolnej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Żyrowskiej. Dzisiejsza uroczystość zatytułowana pod skrzydłami Marii Żyrowskiej niech będzie inspiracją do refleksji i zadumy. Niech będzie okazją, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz na to, co osiągnęliśmy, kiedy wartości takie jak dobro, prawda, miłość, przyjaźń, szacunek patronowały prace edukacyjne, zachęcały do pokonywania barier oraz realizacji wytyczonych celów. Posiadanie patrona w ośrodku Marii Żyrowskiej, wybitnego pedagoga, to zaszczyt i powód do dumy, a zarazem zobowiązanie, by wcielić w życie jej naukę, kierując się miłością bliźniego. Pomyśl, jak łatwo byłoby żyć w świecie, żeby ludzie byli dobrzy dla siebie wzajemnie, żeby mieli właśnie tę czynną dobroć. Niech te słowa przyświecają w dalszej drodze edukacyjnej i pedagogicznej dla dobra wychowanków ośrodka. Wam, drodzy uczniowie, życzę samych dobrych chwil spędzonych w szkole, radosnej atmosfery oraz sukcesu w zdobywaniu nowych umiejętności i wiedzy. Serdecznie dziękuję dyrekcji, gronu pedagogicznemu szkoły oraz uczniom za trud i zaangażowanie w organizację dzisiejszej uroczystości. Laureatom oraz wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratuluję. Jestem przekonany, że udział w konkursach był dla Was przyjemnością i świadczy o Waszym talencie. Życzę owocnej realizacji wszystkich planów pielęgnowania pięknej tradycji placówki, sukcesu w kolejnych latach działalności podczas poszukiwania tego, co dobre i piękne. Niech osoba Waszej patronki będzie dla Was autorytetem, a wartości, którym była wierna i wiara w człowieka, której nie traciła, stanowią życiowy drogowskaz. Czyli Boże, list w imieniu zarządu podpisał Pan Marek Żyrowski, starosta towarzyszy. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, ja postaram się krótko, ale siedząc obok Pani Naczelnik, obok moich kolegów, koleżanek z zarządu, serce nie pozwala mi nie zabrać głosu. Szanowni pedagodzy, ten wstęp, który tutaj był, tego programu artystycznego i później to wszystko, co zobaczyłem, to jest ta misja, ta miłość, którą Maria Grzegorzewska na dzieci wylała i Państwo tą miłość macie w sercu i Państwo tą miłość podczas swojej bardzo trudnej pracy w tym specjalnym ośrodku wykonujecie i w imieniu swoim, myślę, że w imieniu kolegów, koleżanek, chylimy wielkie czoło przed Państwa ciężką pracę. Kochani, na koniec jeszcze chciałem powiedzieć, ten cały program artystyczny, chciałbym powiedzieć, że myślę, że powinni być dzisiaj zaproszeni tutaj uczniowie szkół średnich, żeby zobaczyli, jak może być wykonany program artystyczny z pasją, z miłością. Tu były wiersze, które były wyrecytowane. Często zdarza się, że na akademiach widzimy podczas Akademii Szkół Średnich, że wiersze są czytane. Tu były wyrecytowane. Tu były przepięknie przedstawione programy artystyczne z miłości, z pasją. Chciałbym powiedzieć, że myślę, że my wszyscy, koledzy, koleżanki z zarządu, będziemy wszelkich starań dokładać, aby ten ośrodek się rozwijał, aby nakłady do niego płynęły, bo ten ośrodek, bo wszyscy wy Państwo, wy drodzy uczniowie, wy pedagodzy, tego po prostu oczekujecie i to Wam się należy. Dziękuję serdecznie.
Państwa w podziękowaniu za dzisiejszą wizytę Państwa, obecność, za to, że mogliśmy przeżywać dzisiejszą uroczystość w sposób szczególny. Chciałabym złożyć na ręce Pana Wicestarosty Leszka Ogórka pamiątkę jako wytwór naszej młodzieży z działu stolarskiego, postać marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod kierunkiem pana Włodzimierza Dębca. Chcielibyśmy, żeby ta pamiątka była już takim przypomnieniem nas jako tej specjalnej placówki z wielkim serduchem i żeby znalazła miejsce w gabinecie pana starosty. Myślę, że to będzie godne miejsce jak najbardziej na właśnie tę pracę. Tak, proszę bardzo. Dziękuję bardzo Państwu. Proszę Państwa, jest dla mnie ogromny zaszczyt taką właśnie tatuetkę tak wspaniałego, wielkiego Polaka i człowieka otrzymać. Jest dla mnie naprawdę ogromny zaszczyt. Dziękuję bardzo Państwu. Oczywiście z najlepszymi podziękowaniami za na wsparcie organu prowadzącego, za opiekę, za dostrzeganie naszych potrzeb, no za wszystko, co Państwo czynicie na rzecz naszej placówki.